mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Dlaczego akurat Wojciechowo? Z tego co wiem, to jest chyba druga edycja w tym miejscu. No widocznie władze, burmistrz tutaj jest na tyle obrotny i ma na tyle chęci, żeby zaprosić strongmanów. Ostatecznie mogę zająć trzecie miejsce. Liczę na drugie. Przy pierwszej konkurencji wiązanej, gdzie był załadunek, kek, belka i pal. Pal po prostu wybiłem, ale spadł mi na rękę. Co widać, przygniótł mi rękę. Straciłem bardzo, bardzo dużo na tym. W jakich konkurencjach czułeś się najlepiej? Konkurencje barkowe. Czy w jakichś zawodach będziesz jeszcze w tym roku startować? No mam jeszcze kilka startów. Gdzie? W Sopocie, w Żukowie. Upatrujesz swoje szanse na którą pozycję? Zawody zawsze to weryfikują. Co zrobiło na Państwu największe wrażenie? No właśnie też podnoszenie tej sztangi. Tyle kilo to jest masakra. Ten starszy pan. Panie Janie, co pan dzisiaj pokazał? Próba, to znaczy przygotowanie do bicia rekordu Guinnessa, który odbędzie się na Molo 21. 350 kg przez 3 minuty. Myślę, że na pewno zrobię około 10 powtórzeń, może więcej.